Drodzy widzowie, zapraszam Was bardzo mocno i bardzo serdecznie, ze względu na to, że z dzisiejszego podcastu dowiecie się, jak się poznali sowińscy, jak to się stało, że są małżeństwem. Więc zapraszam Was nawet właśnie z Mają i Krzysztofem Sowińskimi, ale też dowiecie się, dlaczego ich marzeniem jest mieć krowę, dlaczego ich marzeniem jest mieć pomidory i co się stanie za 10 lat w ich życiu. Do zobaczenia. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Kochani, znamy się już trochę, ale wiem i słyszałem, że jeszcze nigdzie nie powiedzieliście tak naprawdę oficjalnie, jak Wy się poznaliście. Więc pierwsze pytanie, jak się poznaliście? Jak to było? W kościele. Amen. Ten, no, teraz to już mówimy, że to było takie zauroczenie od pierwszego uwielbienia. Ale kto, w kim się bardziej zauroczył? Raczej znaczy nie, nie, nie bardziej, tylko kto chwycił to pierwsze zauroczenie? No, z naszej wspólnej wersji wynika, że Krzysiu najpierw. Powiedzmy, Zobaczył wspólnej, Ciebie. Tak, tak. <gry> e, tak bo e, ja przyjechałam do Skierniewic na takie wydarzenie, które prowadziła Maria Wadia, e, charyzmatyczne. I ono trwało dwa czy trzy dni. W każdym razie pamiętam, że były jakieś dwie, dwa. Dwie, dwa, dwa dni. I pierwszego dnia e, jakby mogłam już doświadczyć tego. Że Krzysiu jest, kim jest, jaki jest. Tak, on Głośny. po prostu brawurowo zaśpiewał psalm. Brawurowo, tak, brawurowo zaśpiewał psalm. Ale ja chcę się obronić. Po prostu stwierdziłem, że już rok jestem nawrócony. Tyle razy byłem na mszy, że ja po prostu wiem, jak się śpiewa psalm. I wyszedłem na ambonę, zacząłem śpiewać ten psalm. I tylko kątem oka zauważyłem, że jak się tak kiwa głową. I mówię, o, chyba, chyba jednak. Jest jakaś ustalona wersja tego psalmu. I schodził z Ambony tak zadowolony z siebie, że moja pierwsza myśl o nim w ogóle w życiu to była: ale gość ma tupet. I w zasadzie tyle. A później jeszcze była taka agapa na salkach, taki poczęstunek, i wyróżniał się takim natrętnym byciem głośnym, zaczepianiem. No, więc... yes. Więc mo Taki nie, nie, dało Taki się go, nie dało się go nie zauważyć, ale to zdecydowanie nie był jakby mój typ, więc nie, 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 nie myślałam w stronę romantyczną absolutnie. Może no, powiesz, jaki był Twój typ? Chuderlawy intelektualista w okularkach. Tak. Nigdy się nie spodziewałaś, że ten twój Nigdy. Y, chłopak będzie takim karkiem, nie? Pamiętasz, jak tak. ktoś ze wspólnoty powiedział, no i spotkałem na, na przystanku te, takiego chłopaka łysego, y, no i on, był, on wyglądał, y, no tak jak twój chłopak, y, taki, y, taki kark, nie? No właśnie, no. a drugiego dnia było już w innej parafii wydarzenie przeniesione, i przedłużała się modlitwa wstawiennicza, i przedłużało się też uwielbienie, które temu towarzyszyło, jakby w tle. I dziewczyny z zespołu już trochę na mnie miały siły, śpiewać trzecią godzinę, a że ja byłam znana w, tam we wspólnocie, wiadomo było, że jak dostanę mikrofon, to tego nie zmaszczę. No to zaprosili mnie, że jeśli mam siłę, no to mogę tam wesprzeć. I Krzysiu też był w zespole, więc on jeszcze miał siłę no i śpiewał. Ja prowadziłem to uwielbienie już. Tak. Więc ja wziąłam drugi mikrofon i nagle tak, taki precedens zaistniał, że my śpiewamy razem w tym uwielbieniu. Pierwszy raz? No. Czy to gdzieś jest nagrane? Nie. <laughs> nie. To nie. było jeszcze przed tym wszystkimi, nagrywaniem wszystkiego. I, no I dla mnie to po prostu było uwi uwielbienie. E, zwróciłam uwagę na to, że bardzo się Krzysiu wystroił tego dnia. Miał taką wspaniałą marynarkę bawełnianą z jakąś taką w ogóle kokardką różową. To cały czas? Tak, no, no. tak. No bo, no bo to był taki dodatek. To był taki dodatek, który no właśnie była różowa, tak? dlatego zwróciłam uwagę Nie, na to, że jakaś ekstrawagancja tu jest i tu chyba jest jakieś życie wewnętrzne większe. I pamiętam, że w tym dniu mnie zaintrygował, Krzysiu. I w zasadzie jakby na, tym, na tym pułapie zaintrygowania pozostałam. A u Ciebie? No, jak zobaczyłem, jaką ona uwielbia, no to stwierdziłem, że to jest coś, co, o czym ja marzyłem. Dlatego, że mój kolega, jak byliśmy we Włoszech na takiej posługo, wycieczce, to opowiedział mi taką historię, że był facet, który pragnął mieć kobietę mieć żonę i pomodlił się bardzo konkretną modlitwą, motywując to w ten sposób, że panie, niech ta kobieta będzie miała te i te i te cechy i niech umie doić krowę. Czyli dał jakby zestaw, który był niemożliwy do spełnienia, żeby to był taki znak, że to jest odpowiednia osoba dla niego. No, i ja też stwierdziłem, że pójdę tym tropem, i się pomodliłem tak, że chcę mieć blondynkę, chcę mieć kobietę z niebieskimi oczami, tak? Chcę, żeby kochała pana Jezusa nawet bardziej niż ja i żeby była liderką uwielbienia. A co było tą takim e, przysłowiowym dojeniem krowy w tym całym wymaganiu? No, połączenie tego wszystkiego. <laughs> no, to było dla mnie nierealne, żebym znalazł kogoś, kto jest radykalny, kto chce iść za Jezusem na 100%. Mm. No, żeby znaleźć taką kobietę, nie? która jest równie, że tak powiem, ognista jak ja. Więc kiedy zobaczyłem to uwielbienie i to, jak ona uwielbiała, jak ona śpiewała Panu Jezusowi, no to stwierdziłem, że no może... Czy im włosy, no to już jakby trzy tak, na cztery się zgadzało. Może ma cztery bo potem się dowiedziałem, że jesteś liderką uwielbienia, nie? No tak, ale jeszcze musiałeś poznałem, sprawdzić, tak. czy naprawdę kocham Pana Jezusa tak. mocno. I to już się zaczęło gdzieś tam weryfikować, bo po prostu zaczęliśmy pisać ze sobą. Na Messengerze spędziliśmy trzy tygodnie. Czyli wtedy sprawdzałeś, czy jest rzeczywiście wierząca. Tak, ale też tutaj to nie było tak, że ja do niej napisałem i jakoś płaszczyłem się przed nią, tak? To było takie... nie no, wiadomo, że Krzysztof jest królem chrześcijańskiego, katolickiego podrywu, więc zaczął od wiadomości. Masz pozdrowienia od mojej mamy. Bardzo romantyczne w ogóle zagajenie. takie chwytliwe, ale tak. nic więcej nie napisałem już. Tak. To ona napisała następnie. A ja później. Em, merytorycznie. Tak, ponieważ wkrótce, w najbliższych dniach, udostępniłeś e, wspomnienie no. na swoim Facebooku. I to było wspomnienie, gdzie było zdjęcie, gdzie Krzysiu jest na scenie, ewidentnie rokowy taki anturaż i ma szafirowego irokeza. Więc ja po prostu. Na głowie. Zapytałam go o to zdjęcie. Więc można I to nie powiedzieć. Nie było że... pytanie, o jakie fajne zdjęcie, a co to? Tylko było takie głębsze. To, to nie był lajk, like, I... tylko ja po prostu zapytałam. Tak. Ja tam, Mnie tam... zaintrygowało to pytanie. Jaka I... historia. Nie zaintrygowało zdjęcie, Zabry. jego zaintrygowało moje pytanie o zdjęcie. No i to był też dla niego sygnał, że, yy, no, że jest jakieś zainteresowanie z mojej strony i że można Wolczyć. rozmawiać. Nie, nie mówiłaś o tym, że na koniec, jak yy, nasza koleżanka nas odwiozła, w sensie mnie w jedno miejsce, ciebie w drugie, po tym uwielbieniu, to mhm. obdarzyłem cię przeciągłym spojrzeniem, pamiętasz? Tak, Myślałaś, wysiadając że, z samochodu. Wtedy myślała, że z do niej napiszę zaraz i będę chciał ją podrywać, a tutaj... Tylko pozdrowienia do mamy. Mówiłam, król podrywu. No, ale jakoś zdałam ten test i wykazałam się zainteresowaniem. No i bardzo dobrze nam się rozmawiało. Zaczęliśmy widzieć, że jest jakiś taki rodzaj porozumienia, głębi, bliskości i jakiegoś takiego w ogóle głębokiego życia wewnętrznego i, i u mnie, i u Krzysia że to jest jakieś takie jedyne w swoim rodzaju i chyba jedyne w życiu takie doświadczenie drugiej osoby jakby płci przeciwnej i to miało tak, taki potencjał niezwykły, że pomimo tych różnych właśnie tego, że masz kark, że chodzisz w dresach i tak dalej, to stwierdziłam, że no nie mogę tego Skreślić go z takich y, powodów. Patrzyła na serce, a nie na zewnętrzną powłokę. Pan Bóg. Czyli po prostu jest wrażliwym człowiekiem. <grym> Gdzieś tam. <grym> <grym> a powiedzcie, po tylu latach. Ile jesteście po siebie już? Sześć lat. To już trochę jest. I po tylu latach, jakbyście mogli powiedzieć, na przykład, ty, Maju, albo Ty, Krzysztofie, kim dla Ciebie, a czy inaczej, Maja Sowińska, czyli. Zakochana w Jezusie literatka. A Ty Maju? Krzysztof Sowiński, czyli? Lubię go nazywać y, pionierem i mężem stanu. <grywia> tak, tak go widzę. Y, mogłabym go nazwać świetnym ojcem naszych dzieci i jakieś takie różne rzeczy, ale lu, lu, y, jakoś tak y, na pewno myślę zawsze o nim jako o człowieku wielkiego formatu i nie chodzi o Gabaryt, nie? Tylko o taką w ogóle pe perspektywę, że to jest dość niesamowite, że to jest chłopak z bloków, yy, z trudną historią, i on ma tyle rzeczy w sobie, takich, właśnie wizjonerskich, pionierskich, że one w ogóle nie mają prawa tam być. <laughs> Więc to, że one tam są, jest jakąś taką w ogóle tajemnicą i, i taką przygodą żeby towarzyszyć temu, jak to się rozwija w czasie. No dla mnie, jak znam Was już trochę, to jesteście takim małżeństwem ewidentnie z powołaniem. No i jest nad Wami takie szczególne namaszczenie, moim zdaniem, i też na pewno nie moim tylko. I, i tak zapytam o tą historię waszą Waszego poznania, bo, bo to też jest jakiś taki może wzór, jak, jak sobie szukać, jak modlić się o tą drugą osobę, żeby jednak iść taką... Czasami nie iść może na jakieś kompromisy, tylko rzeczywiście szukać tego Pana Boga i rzeczywiście prosić go szczerze, czego się chce, bo tak mi się wydaje, że Wy jeszcze przed ślubem wiedzieliście, czuliście nad swoim życiem powołaniem. I jak to właśnie było? No bo teraz jesteście ewidentnie w służbie, jesteście małżeństwem, które służy Panu Bogu. A jak to było przed ślubem? Mieliście jakieś pragnienia, marzenia, to już wtedy się objawiało pamiętam taką rozmowę. W ogóle to, co jest ważne, myślę, w tym wszystkim, to, że na pierwszej randce ja Mai powiedziałem wszystko, co było w moim życiu, całe świadectwo, czyli no, w, tamtym, w tamtym momencie to większość to były rzeczy trudne, tak? Uzależnienia, różne tam przeszłości, które są w, w moim sercu, nie? Zaszłości, można powiedzieć. I wywaliłem to na pierwszej randce i powiedziałem, że to jestem ja. I teraz zadaj sobie pytanie, czy chcesz w ogóle dalej tutaj coś robić w tej relacji, nie? skoro ja mam taką historię. I było wielu nawet chrześcijan, które, którzy mówili do Maji, że zastanów się, czy aby na pewno chcesz wchodzić w tą relację, bo co jeśli on wróci do tego wszystkiego. Zaledwie rok temu, bo spotkaliśmy się rok po moim nawróceniu, Byłem uzależniony, byłem w totalnie innym świecie, a po roku już byłem w Królestwie Bożym, że tak powiem, nie? i już byłem całkowicie zanurzony w tym, i, i leciałem na tej, na tej fali neofickiego ognia, więc było to no, dość hardkorowe, można powiedzieć, ale też powiedziałem, że ja chcę szukać Jezusa, że chcę na nim budować swoje życie. I pamiętam taką rozmowę, nie wiem, czy to było przed, chyba po zaręczynach, mhm. kiedy powiedziałem ci, że ja wierzę w to bardzo mocno, że, że moim powołaniem jest jeździć i głosić, i że może być tak, że często mnie w domu nie będzie. I czy ty się na to godzisz? A jeżeli się nie godzisz, no to po prostu zerwijmy te zaręczyny i się nie żeńmy. W sensie nie, 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 nie pobierajmy się, bo po prostu będzie to za trudne, pamiętasz tą rozmowę. Tak, ale ja jakoś miałam taką gotowość, bo na tej pierwszej randce, która właśnie nastąpiła po tych trzech tygodniach pisania ze sobą no to w zasadzie oboje żeśmy powiedzieli sobie, że jako osoby, które teraz żyją w takim Bożym poruszeniu i traktują to nie jako hobby weekendowe, tylko jako coś takiego poważnego, że bardzo wiele deklaracji Bogu składamy, że chcemy więcej, że zrobimy wszystko, że chcemy zobaczyć to i tamto i tak po prostu nagabujemy tego Pana Boga o ten ogień, o to więcej i i ja to właśnie na, na tej pierwszej randce zadałam pytanie, że y, wielu jest ludzi składających deklaracje, ale ilu jest takich, którzy naprawdę są gotowi zapłacić wszystko na zasadzie położenia swojego życia, żeby zobaczyć to więcej. I że, że ja bym chciała być taką osobą, która właśnie chce zaryzykować całe życie, żeby zobaczyć, jakie więcej. Bóg po prostu da w odpowiedzi na, 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 na taką deklarację. I nie miałam wizji, jakby takie życie miało wyglądać, że to będzie ewangelizatorskie życie z jeżdżeniem i, i czymś. Trochę ta forma i ta realizacja tego oddania całości życia nie była skrystalizowana, ale na pewno uzgodniliśmy, że chcemy poszukać tej formy i że to jest priorytet dla nas, dla nas obojga i Pan Bóg zrobił to, co mówi w Efezjan 3, 20, 21 dużo więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, wymyśleć, wymarzyć nawet. On zrobił w naszym życiu i dalej robi. Jak teraz prowadzicie takie życie, to jak wygląda Wasza taka codzienność? Nie da się wytyczyć wzoru. Każdy tydzień jest inny. Są jakieś takie sezony w ciągu roku, na przykład Wielki Post czy Adwent, gdzie, gdzie to jest w ogóle taki czas bardziej aktywny, dusz pastersko i wtedy trochę więcej jest tych zorganizowanych sytuacji typu rekolekcje w szkołach itd. itd. Ale w takich, albo też wakacje, że to są też momenty, gdzie, są, gdzie ludzie mają urlopy, gdzie są rekolekcje, które na przykład trwają tydzień i jesteśmy za zapraszani nie tylko na przykład na weekend, ale na jakieś takie dłuższe rzeczy. Ale ogólnie to bardzo to jest takie, no, nie, do, nie, do nie, nie da się wytyczyć wzoru. Każdy tydzień jest inny. Um, pewną zasadą, do której przywykliśmy, jest to, że raczej weekendy w roku mamy zajęte że to jest jakieś, nie wiem, może 10%, że są wolne te weekendy, a tak to dzieje się Ale akcja. Ja mniej niż 10% żon. Tak to jest Jeden akcja. Jeden weekendy. A w tygodniu, no to są jakieś właśnie kwestie takiej działalności biurowej. Administracja, nagrania, pod, podcastów i, i takie rzeczy, które trzeba zrobić stacjonarnie. No mówisz o służbie, a jeśli chodzi o rodzinę, no to ja na przykład mam tak, że jak jestem w domu, to staram się poranki spędzić z dzieciakami i jedząc śniadanko razem, i po prostu będąc z nimi, wygłupiając się do tam 11-12, i dopiero później gdzieś tam, jeżeli mam coś na miejscu, to, to idę pracować, bo no, wieczory są często zajęte, też należymy do wspólnoty. Ja staram się na spotkania wspólnoty chodzić. Wieczory też, czy próby zespołu, mam tego mojego Red Hat Hero, to też do, do Warszawy wyjeżdżam, więc wieczorami jest często napchane. Więc staram się, żeby taki punkt stały programu, że tak powiem, kiedy jesteśmy w domu, to ten czas z dziećmi właśnie poranki. Hmm. Natomiast no, tak jak Maja mówiła, jest bardzo dużo różnych rzeczy i ciężko jest wytyczyć jakiś schemat jeden. No ale też różne. Ja, ja teraz trenuję na przykład, to wstaję wcześniej rano w ogóle. Staram się kłaść dużo wcześniej też, żeby wstawać przed wszystkimi, zanim Maja czy dzieci wstaną, to ja już jestem czy to. Po modlitwie, po czytaniu słowa. Krowa jak... wydojona. Krowa wydojona, tak. Marzę o tym, żeby mieć krowę. E, I kozę, może kury. Kiedyś może tak się stanie. E, daj Boże. Ale no, to już bym oporządził je do, do czasu, jak nie wstaną. Podlał pomidory. No, tak śmiejemy się, ale trochę tak jest. Bo jednak no, te, ta rola, to wszystko to jest bardzo bliskie Ewangelii, nie? I chciałbym spróbować takiego rolniczego życia, żeby lepiej zrozumieć Ewangelię. Ale też dzieci towarzyszą naszemu życiu i naszemu jeżdżeniu, i naszemu byciu yy, w drodze. Więc. One w ogóle to kochają. Tak. <laughs> Jak siedzimy tak. za długo w domu, to nasze dzieci zadają nam pytanie, nawet Jazon, który ma dwa i pół roku, yy, to zadaje pytanie, kiedy jedziemy, bo on chce jechać. On kocha jeździć samochodem. Yy. Róża może trochę mniej w sensie taki, takim technicznym, nie? że ja on, widzę, że pasjonuje się samochodami. On jak tylko słyszy, yy, mieszkamy przy ulicy w zasadzie, więc cały czas słyszymy samochody, jak słyszy, że jedzie jakiś sportowy samochód, to krzyczy sportowe auto i wybiega, żeby zobaczyć, co to za auto. Więc on bardzo właśnie lubi wszelkie środki lokomocji, lubi latać samolotem, lubi jeździć samochodem, więc mam wrażenie, że w ogóle Pan Bóg nam dał dzieci, które są idealnie pod yy, Jak to się mówi? skrojone zimne. idealnie pod nas, idealnie pod styl życia, który mamy, M a z kolei róża jest taką ekstrawertyczką i jak tylko wchodzi w nowe środowisko, to po tym okresie wstydu 10 minut później już czuje się jak ryba w wodzie. No i to jest taka funkcja można powiedzieć socjalna te wyjazdy dla niej, dlatego że chcemy być w edukacji domowej z dziećmi i te wszystkie wyjazdy, gdzie jedziemy gdzieś na przykład na rekolekcje dla małżeństw, czy dla rodzin, czy w ogóle do wspólnoty, to zawsze tam dzieci są i wtedy jest ten czas, kiedy ona się po prostu z nimi bawi, jazdąc Zresztą też i mogą poznawać fajnych ludzi z całego, można powiedzieć, z całego świata. Bo jak byliśmy w Anglii, też mieliśmy taki wyjazd tygodniowy, misyjny, gdzie sześć dni w czterech różnych miastach głosiliśmy, czy to we wspólnotach, czy, czy jakieś warsztaty robiliśmy, więc dzieci z nami były i ani razu nie narzekały, nie? tylko po prostu to lubią, przynajmniej na ten moment ich życia. Więc to jest naprawdę coś niezwykłego, jak widzisz, że, że możesz służyć całą rodziną, i jeszcze cała rodzina to w jakiś sposób lubi. Ja mam takie pytanie, bo fajnie powiedziałeś odnośnie tego, że dzieci są skrojone pod was, i tak sobie teraz myślę, że. Na przykład ktoś ma jakieś marzenia, żeby żyć podobnie może jak wy, albo w ogóle mieć takie właśnie życie, że wy... naprawdę dużo rzeczy jest ułożonych w tym waszym życiu, że się tak zazębiło tak fajnie. Czasami się mówi, że jak się ten dywan szyje, robi, no to ta jedna strona, kiedy jest szyty, kiedy jest nie tkany, czy jak to się tam nazywa, to ta strona, kiedy jest tkany, to jest brzydki z tej strony, a nagle się go odwróci, jest piękny. Ja patrzę na wasze życie, że Bóg wam w to życie bardzo fajnie uszył, no, fajnie stworzył. To na przykład ktoś was ogląda i myśli, ja też tak chcę. To co byście takiej osobie mogli powiedzieć? Albo takiemu małżeństwu. Albo takiej parze. Miejcie wiarę i się nie poddawajcie. Wiesz, to, że dzisiaj tak jak mówisz, wygląda to fajnie, nie znaczy, że tak zawsze było, bo było po drodze mnóstwo trudności i ten dywan jak był szyty, to jednak dużo tych można powiedzieć niedoskonałości było widać i tych trudności, tych potknięć czy różnych przeciwności. Ale zawsze w tych przeciwnościach Pan Bóg z nami jest. I On nam pomaga po prostu. I teraz... Pytanie, czy my damy to powołanie, te wielkie marzenia, które myślę, wielu z nas w sercach chyba, czy my damy to wykraść nieprzyjacielowi naszemu, czy nie? Czy pozwolimy na to, żeby on to rozwalił, bo on będzie w to uderzał, nie? Czy pozwolimy na to, żeby on to, to, to nam ukradł, czy nie? Nam się udało dzięki łasce Bożej po prostu tego nie dać ukraść jemu, i, i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, ale no. Właśnie, no dużo tutaj było wiary, dużo było momentów, kiedy nie widać było żadnych rozwiązań, a szliśmy w ciemno. Na przykład całe Live Experience, które zresztą Fundacja Służąca Życiu nam pomogła wyprodukować, no to jak dostałem tego wizję, no to w ogóle nie wiedziałem, co to będzie z tym, nie? bo to były takie pieniądze, których nigdy w życiu fundacja nawet nie widziała, nie nasza. Więc yy, nieraz były takie momenty, właśnie, gdzie stawaliśmy przed pewnego rodzaju przepaścią. Ale wiara, ale to ogromne poczucie w sercu, że jest coś więcej dla nas, że Pan Bóg ma lepszy plan niż to, co my możemy wymyślić. To nas napędzało i za tym szliśmy. A tutaj no, muszę przyznać, że, że żona moja, w tych wszystkich, można powiedzieć, szalonych pomysłach, bo, bo wiara nas mm, też zachęca do przekraczania samego siebie i dla osoby, która jest z zewnątrz, to może wyglądać jak szaleństwo, jak czyste szaleństwo. I tutaj Maja właśnie wykazała się taką odwagą, że mm, zamiast mnie stopować, zamiast mnie na przykład mm, ściągać na ziemię w cudzysłowie. To ona szła za mną, nie? szła po tych krokach wiary, które ja wykonywałem, i, i była tutaj poddana. I to było coś naprawdę niesamowitego, i dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że nie było z jej strony takiego. Takiej przesadnej kurczowości, która myślę, często w związkach może się pojawić w stosunku do drugiej osoby, która gdzieś tam chce się rozwijać, na przykład. Nie? I czy to facet, czy, czy kobieta, potrafimy w jakiś sposób sabotować tą drugą stronę, myśląc, że ta druga strona w tym wypadku moja żona, czy, czy, czy ja, z jej perspektywy. Że ją w jakiś sposób przerostę, że będę lepszy, albo że ona będzie lepsza ode mnie. I często w związkach widzę takie właśnie zależności, że boimy się tego, jak ktoś robi coś takiego um, niesamowitego, bo wtedy my czujemy się mali. My wtedy czujemy się mniejsi, gorsi. A to nie tak wygląda, bo my jesteśmy jednym ciałem. Jak ona będzie większa, jak ona będzie lepsza, to ja też będę większy i lepszy. Tylko tutaj trzeba właśnie wejść w tą perspektywę, że małżeństwo to jest bycie razem, bycie jednym ciałem. Nie? I wtedy, jak jedno wzrasta, to i drugie wzrasta. Wspieramy wzajemnie swoją wielkość. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi po prostu o takie wyrastanie człowieczeństwa tego, jakim człowiekiem jesteś, nie? że rozwój... rozwój... Na przykład w cnotach, no to to jest coś naprawdę fajnego i fajnie by było się też w tym wspierać. Nie? Już nie mówię tu o karierze, bo często to na tle kariery się pojawia w małżeństwach, że, nie wiem, kobieta zaczyna zarabiać więcej niż facet, no jest problem, nie? I facet zaczynają sabotować. A często to wygląda też tak, że on nie chce, żeby ona cokolwiek robiła, tylko masz siedzieć w domu i, i tyle. tak? No ja nie wyobrażam sobie, że ci powiem sieć w domu i na przykład nie, nie twórz nowych piosenek, nie, nie jeździ na koncerty. Nie pisz nowych rzeczy, bez sensu to by było dla mnie. No, ale to jest trochę hmm, to, w czym my żyjemy teraz. Czyli żyjemy w świecie, który wprowadza hmm, pomiędzy mężczyzn i kobiety taką rzeczywistość konkurowania ze sobą. A to jest zupełnie odwrotnie względem tego, co Królestwo Boże proponuje, nie? Że, że po prostu służcie sobie wzajemnie. Żeby po prostu jedno było większe od drugiego, nie? W, takiej, w, tej, w takiej relacji miłości, która jest służebna, która chce wywyższyć tę drugą stronę. I to jest wbrew temu, co świat proponuje teraz, ale dzięki temu właśnie można widzieć pary, które kwitną. A tutaj myślę dobrym przykładem jest nasz YouTube, nasz kanał. Bo na początku tam w zasadzie była tylko Maja i jej utwory, jej uwielbienie. Później weszło to, ta cała działalność podcastu na werandzie podcast, nie? I to tak jakoś rozdmuchało ten kanał, że później, jak wrzucaliśmy utwory Mai czy uwielbienia, to to miało od razu szersze grono odbiorców, że to jedno drugiemu służy. I. Tak myślę, to powinno wyglądać, że jedno drugiemu służy, a nie próbuje sprowadzić do parteru. W ogóle dziękuję za tą odpowiedź, bo bardzo, bardzo jest cenna i takie pomyślę sobie, na przykład jakieś małżeństwo Was ogląda, albo jakaś para Was ogląda, albo nawet ktoś, kto jest w jakiś, jakiś, ma plany i zastanawiam się, czy to jest tak, że... Myślicie, że Wy w pewnym momencie, że jesteście powołani, czyli tak, powołani jesteście, tylko czy żeby taką drogą iść, powołania, które jest trudną drogą, bo tej wiary trzeba mieć naprawdę dużo i też fajnie, że mają jesteś takim ogromnym wsparciem dla Krzysztofa i tak samo w drugą stronę, ale zastanawiam się nad czymś takim. Czy myślicie, że to jest wybór, że taką drogę wybraliście, czy to jest kwestia, że Bóg rzeczywiście Was powołał i że to nie jest kwestia wyboru? Każde powołanie jest wyborem. Bóg nie chce niewolników. On chce synów, którzy z miłości, synów i córki, którzy z miłości wybierają. I gdybyśmy nie wybrali tego, prawdopodobnie byłaby inna ścieżka czy lepsza, czy gorsza nie, zakładam, że gorsza ale udało nam się wybrać tak, i myślę, że dużo z tego dobra idzie ale też, wiesz, ja na przykład próbowałem różnych ścieżek w życiu różnej pracy różnych działalności. I nawet miałem taką sytuację, kiedy ktoś, właśnie kto nigdy mnie nie widział, na oczy usiadł przede mną i zaczął mi mówić o tym, co Bóg robi w moim życiu teraz, czyli właśnie prorokował mi i dlaczego to robi. I ten człowiek powiedział, użył takiego zdania, że Bóg przez ostatni czas i wkrótce też jeszcze przez jakiś czas, on pokazuje ci różne możliwości i daje ci spróbować skosztować. Różnych możliwości, żebyś zobaczył, w czym naprawdę się odnajdujesz i co jest dla ciebie najlepsze. Więc ja nie, nie miałem tak, że o modliłem się, Boże, pokaż mi jak. Tylko różnych rzeczy się i małem, po prostu łapałem różnych rzeczy, i patrzyłem, czy to jest to, co jest w moim sercu. Nawet raz pamiętam taką modlitwę, kiedy powiedziałem Bogu, że chciałbym dla Niego pracować. Nie, inaczej, chciałbym pracować, zarabiać tyle i tyle, i żebym robił coś dla Twojego królestwa. I dostałem taką pracę, gdzie. Dostałem tyle, ile chciałem, robiłem coś tam i robiłem coś dodatkowo dla, dla Królestwa Bożego. I Pan Bóg mi pokazał, że wprowadziłem się, się sam do swojego Egiptu, hmm. gdzie musiałem, że tak powiem, taką w cudzysłowie, niewolniczą pracę wykonać. W takim sensie, że to nie było moje powołanie po prostu, to nie było moje miejsce, ale on mi pozwolił tam wejść na własne życzenie. I po to, żebym dowiedział się, gdzie ja nie chcę być i w czym nie chcę tkwić, nie? żebym zobaczył, co jest właściwe dla mnie. Więc ym, no, każda droga jest indywidualna i mamy wybór, możemy wybrać. I nie mówię, że ta nasza droga, jaką idziemy, jest łatwa też w takim codziennym życiu, że czasami się nie chce tego wszystkiego rzucić i pojechać w Bieszczady, bo się chce. Dlatego, że wrogów związanych z tym stylem życia, w sensie wrogów, którzy rea reagują na nasz styl życia, jest mnóstwo. I hejterów, i tak dalej. Na szczęście jest też dużo osób, które to wspierają, a przede wszystkim Pan Bóg, który mówi jasno, gdzie mamy być i co mamy robić. Ale koniec końców to jest tak naprawdę wybór, nie? I my to wybieramy. I, i czasami też jest taka pokusa, żeby to stało się takim, można powiedzieć taką kulą u nogi, takim czymś co, taką kotwicą, która zatrzymuje cię w miejscu. A no moim Bogiem nie jest moja służba, moim Bogiem jest Jezus Chrystus, nie i on jest najważniejszy, on jest pierwszy, więc kiedy ta służba wyrasta na pierwsze miejsce, no bo tego zaangażowania jest bardzo dużo i robimy różne rzeczy. I tego czasu też jest mało, i czasami po prostu jest, jestem ja, na przykład, osobiście wprowadzony w takie miejsce, gdzie, gdzie gdzieś tam chyba zapominam o tym, kto jest pierwszy. To wtedy właśnie mam taką modlitwę, która co jakiś czas się powtarza, gdzie mówię Bogu: że słuchaj, jeżeli to urosło na tyle w moim sercu, że przejęło Twoje miejsce, to ja mogę to zostawić dzisiaj. Jestem na to gotów, nie? żeby zostawić tą służbę, bo Ty jesteś pierwszy. Ty masz być pierwszy. I wtedy czyszczę tak swoje serce z takiego zbytniego przywiązania do, do tego marzenia, bo to jest marzenie, które ja widzę, że się spełnia na co dzień, ale no ono nie może być pierwsze. Pierwszy jest Bóg. Amen. Ja mam takie poczucie, że w ogóle kwestia powołania <laughs> to jest coś, co jest taką tajemnicą, którą my odkrywamy kawałek po kawałku przez całe życie. Że My od urodzenia jesteśmy jacyś. Coś nas pociąga, coś nas interesuje, a coś nas zupełnie nie interesuje, nie pociąga. Są rzeczy, które sprawiają, że krew szybciej krąży, że możemy zarywać noce dlatego. I są takie, które są tylko żmudnym jakimś obowiązkiem. I to są wszystko sygnały, w ramach jak my poznajemy siebie. Co ja mogę i chcę robić w życiu, żeby to było spełniające, żeby to było dające satysfakcję, żeby to nie doprowadzało do wykończenia i wypalenia. I my, w ramach właśnie wsłuchiwania się w ten Boży Głos, w miarę jak właśnie chcemy to nasze życie łączyć z Bożą Wolą i słuchać tego, co, co on widzi, co on proponuje, co on myśli to to nigdy nie są rzeczy, które są totalnie w poprzek tego, kim my jesteśmy. Czasami świat tak mówi, że masz takie pragnienia i takie marzenia, o, na pewno Bóg powie coś zupełnie odwrotnego. A Bóg stworzył nas takimi, jakimi nas stworzył i On wie, co przyniesie spełnienie naszemu sercu i pomaga nam odkrywać to krok po kroku. I nawet teraz, jak my już żyjemy w ten sposób, w jaki żyjemy, i mamy tę drogę, jaką mamy, to pojawiają się różne wątki, różne propozycje, różne jakieś nowe obszary, nowe rzeczywistości. I tak naprawdę my cały czas musimy obserwować to swoje serce, w jaką stronę ono migruje, w które rzeczy zaangażować się bardziej, a w które nie, a które w ogóle. Zredukować albo odciąć. I to jest taka praca, której nie da się wykonać raz, a dobrze, i już leci. Tylko to jest takie rozoznawanie krok po kroku i takie odkrywanie tej tajemnicy, ale jest to też przygoda. Ja się cieszę, że bierzecie udział w tej przygodzie, bo naprawdę jest owoc Waszego życia niesamowity. i też sobie myślę, że czasami ludzie, którzy może gdzieś tam hejtują, tak e, trywialnie mówiąc, e, takie życie, nie zdają sobie sprawy, jakie to jest wyrzeczenie. No, że to nie jest, e, że wasz, rzeczywiście, wa, owoc waszej pracy nie jest tu, tak w pełni, tylko tak naprawdę w niebie. E, a ludzie myślą, że, no, że sobie lekko żyjesz. No nie, to tak nie wygląda. No. Służ, po, 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 to tak naprawdę zapytałem o to, ten wybór, o to powołanie i też zapytałem o tą drogę, którą idziecie, jak to wyglądało. E, ze względu na to, że mam to, ja to tak widzę, i wierzę też, że, 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 że gdzieś ludzie chcą żeby tak to zobaczyli. Że to jest jakaś poświęcenie, takie naprawdę prawdziwe poświęcenie czegoś. I rzeczywiście chwycenie się mocno wiary, bo mam świadomość, że Biblia mówi, że wiary trzeba mieć tyle co ziarno gorczycy. No niby mało, ale tak naprawdę to jest wiara na każdy dzień. Wiara, kiedy czy będą pieniądze za miesiąc, czy nie będą, jaka będzie sytuacja. Więc ja dziękuję Wam. Naprawdę dzięki, że to robicie, bo owoc jest ogromny i cieszę się, że też mogę się z Wami znać, rozmawiać z Wami, bo, bo bardzo gdzieś wpływacie na moje życie też i słucham tego. I to są wartościowe rzeczy, które gdzieś biorę dla siebie i patrzę na nie i mówię, że chwała Bogu po prostu. Więc takie ostatnie pytanie. Sowieńscy za 10 lat. Rolnicy? Nie wiem. Na pewno gromadka dzieci się powiększa. Jak, jak w grze. Populacja. No, myślę, że za 10 lat się. już proces pomnażania rodziny powinien się zakończyć. Bo ja już będę mieć 40. Tak. Więc, no, co Pan Bóg da, oczywiście to będzie, no ale myślę, że szóstka dzieci. To taka pierwsza, pierwsza informacja. Druga, no to jakieś pomidorki może w ogródku. Krówka, tak. No i co? Mam nadzieję, że gdzieś tam może nie za 10, ale tak w ciągu następnych 40 lat, że będziemy mieli możliwość głosić na każdym kontynencie, nie tylko do Polaków, ale do ludzi różnych nacji. Widzimy, że takie drzwi się teraz otwierają, gdzie zapraszają nas polscy księża z różnych krajów, ale z takich parafii, gdzie jest y, troszkę po polsku jakaś grupka, a reszta to po angielsku nie, no Norwegowie czy, czy Amerykanie, czy ktoś tam nie. Więc y, no mam nadzieję, że za 10 lat będziemy szli tym samym, w tym samym kierunku, w którym idziemy dzisiaj czyli w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, tam gdzie nas chce postawić. Ale tak, żebym Ci powiedział, jakie są moje jakieś super wielkie plany, no to my trochę tak nie działamy. W naszym życiu jest bardzo dużo spontaniczności i w zasadzie wszystko, co teraz robimy, czy ten YouTube, czy, czy samo nawet jak na Werandzie podcast powstawało, co zresztą sam wiesz, bo mi pomagałeś w tworzeniu tego z ramienia Fundacji Służą w Życiu, no to to były naprawdę takie podmuchy. Ducha Świętego, który gdzieś tam te żagle moje kierował w odpowiednim kierunku. Nie? Ja się tylko temu poddawałem, jak, jak taki mm, niewiele wiedzący gołąbek, który gdzieś tam przez ten wiatr był kierowany. No i tak to trochę wygląda, więc z mojej perspektywy, no mam nadzieję, że będziemy przy Bogu, że będziemy razem już z naszymi dziećmi w jakiś sposób służyli, jeżeli oni będą tego chcieli i będą chcieli nam pomagać w tej służbie. To mam nadzieję, że dla mnie takim największym, największą nobilitacją będzie, jeżeli nasze dzieci będą chciały pójść naszymi śladami i kontynuować to, czy budować najpierw razem z nami, a później kontynuować to dzieło, które my już zaczęliśmy. Myślę, że my po prostu chcemy się widzieć w woli Bożej, cokolwiek to znaczy. No bo można myśleć o w jakichś takich kategoriach rozwoju, że będziemy mieć coś tam, że coś będzie miało taki rozmiar, a może, może ja za 10 lat to, to, właśnie, to właśnie jest domek, szóstka dzieci i pomidory i w ogóle dużo mniej rzeczy na zewnątrz niż to jest teraz, nie? No ale na pewno mamy Ale planie. jeśli to właśnie będzie taka wola Boża i takie potrzeby rodzinno-dziecięce, no to po prostu chcę, chcę być w tym, nie? Ale no, myślę, że taki koncept, który się u nas e, tak powtarza, to. Do czego nas wiara gdzieś tam zachęca, do czego nas Pan Bóg zachęca, no to staramy się zrobić miejsce w naszym życiu, żeby to się stało. Więc nawet jeżeli to będzie dom i pomidory, to mamy nadzieję, że obok będzie stał budynek fundacji, w którym będziemy nagrywali podcasty. Nagrywali też z różnymi twórcami. Tak, ja marzę sobie, żeby w takim studiu do uwielbienia przyjeżdżali do nas różni twórcy chrześcijańscy, z którymi będziemy razem się modlili, głównie maja i będziemy mogli takie uwielbienia jak Live Experience troszeczkę w, z mniejszą pompą, ale chodzi o tego ducha, które, które to uwielbienie niesie, że będziemy mogli to razem z innymi nagrywać i dopuszczać w, na tej platformie, którą Pan Bóg nam dała, która cały czas rośnie i za co Jemu dziękujemy. Piękne marzenia. Albo inaczej, cele tak naprawdę, więc życzę Wam tego i nawet może nie za 10 lat, tylko szybciej, bo wydaje mi się, że te... chyba nie trzeba 40 lat czekać, żebyście na wszystkich kontynentach głosili, chyba że Wam zależy, też głoś na przykład na Antarktydzie, no nie wiem. Tam też... Mówię o tych zamieszkanych, nie? Na Antarktydę to chyba z polskim paszportem nie da się wjechać. Dobre pytanie. Drodzy tak widzowie, daje. Warto to sprawdzić. No, ale dziękuję Wam jeszcze raz bardzo i, i do zobaczenia następnym razem. A Was, drodzy widzowie, zapraszamy na wszystkie inne nasze nagrania, na naszego Spotify, TikTok'a, YouTube'a, Instagram'a. Jesteśmy wszędzie, bo chcemy Wam dostarczyć dobre treści i pokazywać naprawdę takich wspaniałych, ciepłych ludzi, którzy służą Bogu, żeby Boże może Was też zachęcić do tego. Więc do zobaczenia.